Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.12.2 moda, który się nazywa Grappling Hook i dodaje nam taki hak, który jak rzucimy, to możemy się poprzez linę do niego doczepioną przemieszczać z miejsca na miejsce, na przykład skakać między drzewami czy między skałami itd., itd. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Dla tych z Was, którzy nie byli, nie widzieli zapisów z sobotnich live'ów, krótkie przypomnienie, są nagrody za najlepszą pracę w Teamwork, no i poszczegóły zapraszam do opisu pod filmikiem. No a teraz sobie pobierzemy i moda pobiera się z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej, tutaj są filmiki przedstawiające jak tutaj właśnie używać tego moda. Niestety nie chciały mi się otworzyć, nie wiem dlaczego, mój internet jest po prostu dzisiaj gorszy niż Dirtu. No ale nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem klikamy tutaj i jesteśmy przeniesieni na taką stronę, gdzie szukamy wersji Minecraft 1.12.2 i tutaj stąd poprzez kliknięcie na tę strzałeczkę pobieramy plik. OK, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.12.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocy Tuty 1179. Ja w tym filmiku instaluję Forge'a z końcówką 2486, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2655 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Z kolei, jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać, jak zainstalować w filmiku Minecraft mody SK Launcher, jak zainstalować launcher non-premium, SK Launcher i mody. I oczywiście link do tego filmiku jest również w opisie pod filmikiem, który właśnie oglądacie. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować ten plik? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.12.2 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj w folderze mods, jest zainstalowany, zamykamy i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Forge'em. Ja, jak widzicie, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2655, tak jak wspomniałam. Gdyby się okazało, że tutaj nie jest wybrany profil z Forge'em, to klikamy na strzałkę i stąd wybieramy profil z Forge'em, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. Zanim nam się uruchomi strona startowa, zapraszam Was do mojego sklepu na www.napis.kapsel.pl po koszulki i inne gadżety. OK, mamy stronę startową, wchodzimy w moc i mamy tutaj Grappling Hook. OK, done. Wchodzimy w single player i gramy w naszym wybranym świecie. No i nasz światek się nam uruchomił, zatem wchodzimy w E jak ekwipunek i tu na końcu mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, parę takich sztuk tych właśnie haków z linami i to jest Grappling Hook, Motorist Grappling Hook, Smart i tak dalej. I tutaj jest od razu napisane, co trzeba robić, żeby się przemieszczać, żeby rzucać i tak dalej. OK, jak to się robi? Trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak i to jest bardzo proste do zrobienia, jak widać. Nie pamiętam, jak to się nazywa. I ironowy kill-off i to daje właśnie taki grappling hook, a taki motorist to już taki ten zrobiony grappling hook i piston. A następny smart, czyli jeszcze ten właśnie już zrobiony i redstone. Tutaj jest jakaś różdżka. W sumie nie wiem, co robi ta różdżka. Przemieszcza. Ale to jest potrzebna różdżka, żeby zrobić kolejny, czyli end grappling hook. I jest jeszcze
magnetic grabbing hook i takie coś jest potrzebne do tego. I jest jeszcze dual motorist, czyli że na dwie ręce to chyba działa. I jest jeszcze fall long boots, czyli buty, dzięki którym nam się nic nie stanie, jak będziemy opadać. Dobra, weźmy taki motorist. Weźmy sobie go do łapki. I co tu jest napisane? Right click through. Right click again. Double right click. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy się dostać na tamto drzewo. Jakoś tak hopsia, hopsia. Spróbujmy. No, myślę, że stąd już spokojnie możemy rzucić na drzewo. Ups. Tylko jak to jest? Aha. Ja się nie wiem, czy to trzeba trzymać, czy nie trzymać. Wiecie, że ja jestem noga, jeżeli chodzi o takie... O. I teraz na to. Aha, czyli trzeba dwa razy szybciutko. Aha, czyli ja teraz nie mam, bo zebrałam, ok. Aha, trzeba szybciutko się... I teraz tu. O, no i tak się można przemieszczać. Jak ktoś to opanuje, nie tak jak ja, to będzie mógł szybciutko się przemieszczać z miejsca na miejsce. Czyli jak widzicie, mod działa, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. Trzeba być zdolnym. Mod działa, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał i nie zapomnijcie o dzwoneczku i nie zapomnijcie o wpadaniu na Discorda i nie zapomnijcie o wpadaniu na live'y w każdą środę i piątek o 20. Także tymczasem trzymajcie się, pa, pa!